Oj, dzień dobry. Czy to już naprawdę? O, dzień dobry. Czy to już? Czy to naprawdę się dzieje? Słuchajcie, piątek. Piątek, piątunio. Witam wszystkich gorąco i serdecznie i w ogóle. Pełną mocy. Jest piątek, koniec tygodnia. Jedziemy. Zastanawiałem się, czy wziąć kierownika, ale kierownik taki zamotany dzisiaj z rana. Coś trzepał uchem. Nie wiedział sam chyba, co chce, więc wypuściłem go na ogród i tam został. Także jedziemy, słuchajcie. Lecimy jak zwykle po Karola. Chyba się zawinął mi pas. Po Karola. Jedziemy po kawę. I jedziemy dzisiaj wieszać sufit. Także będzie się działo, proszę Państwa. Pokażę Wam, jak te profile wyglądają z Selco i jaki jest system montażu tego sufitu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Przy okazji dowiecie się, bo jest to bardzo prosty system. Także naprawdę każdy potrafi go zrobić. Wystarczy, żeby puścić prosto tutaj tą obramówkę dookoła ścian, zamontować ją poprawnie, czyli za pomocą lasera najlepiej, wtedy najszybciej i ciach. Miarka, ołówek, wiertarka, no i mamy kołki, szóstki, tam od razu szybki montaż na młotek, czyli super będzie, powinno to pójść. Jedyne miejsce, które się zastanawiam, czy będzie ok, to jest miejsce w Living Roomie, bo tam jest ponad 4,5 metra, a wszystkie profile są 3,6, więc nie wiem, czy tam wejdzie, czy tam będę musiał przedłużać chyba jakoś. Zobaczymy, ale to wszystko Wam pokażę, to nie jest trudne i tyle. Także słuchajcie, jedziemy po Karola. Chłopacy będą czekać, ja mam klucz właśnie dzisiaj od tej całej Javiery, bo wczoraj Karola zabierałem wieczorem, pamiętacie? Musiał chwilę poczekać na mnie, bo ja pojechałem, umówiony byłem na ten montaż pralki, a to też tak chwilę zeszło, wiecie. Dojechałem na miejsce, zobaczyłem, co trzeba, pojechałem do sklepu, przyjechałem. Ogólnie wszystko w miarę sprawnie to poszło, bez żadnych większych problemów, czy tam przecieków, czy coś, bo tego kleju trochę do rury też za dużo nie miałem. Myślałem, że za chwilę mi coś nie sklei albo będę miał jakiś przeciek. Więc udało się, klient od razu był zadowolony, zapłacił pieniądze, wystawił feedbacka, także super. Mam kanapki na śniadanie też, muszę Wam się pochwalić. O! Sam sobie zrobiłem. Taki jestem. Dobra, to tyle na teraz. Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia Wam wszystkim życzę, pełnego dnia energii i let's go. Cześć. Do zobaczenia za chwilę. Hej, hej. Słuchajcie, jesteśmy już na robocie. Nie ostrzelali nas jakoś specjalnie dzisiaj, więc kamera się może nie przydać właścicielowi, słuchajcie, bo on ją zamontował u góry w oknie. Hej. Hello, good morning. Hello. Best friends are in. I know. I have exactly same one, just black. Okay, so mamy update z update'ów dzisiejszych. Teraz tak. My zaczynamy z Jackiem rzucać profile dookoła. Oczywiście tam nie będziemy mogli zrobić, ale to sobie przerzucimy, jak rozbierzemy tą ściankę, najprawdopodobniej w poniedziałek, i przestawimy te drzwi. Na pewno będziemy działać z sufitem dalej. Tutaj. Czyli polecimy sobie przez korytarz. Tutaj pokój z tyłu, łazienka. Ten otwór jest też wymierzony tak, żebyśmy z tym sufitem fajnie opadli. Zostawiliśmy tylko małą przestrzeń pod sufitem. O, światełko zgasiłem. Bo tu drugi pstryczek jest. Niech się włączy. Także spoko, słuchajcie. Injection działa, swoją robotę robi. Widzę, że ściana się naprawdę osuszyła tam dosyć mocno. Ja jeszcze mam półtorej tuby, to zawsze mogę dostrzelić w te dziury, ale to sobie w poniedziałek zrobię. Co te joysty tu dookoła robią? A, kable trzymają. Dobra. Także spoko. No i tyle, i będziemy działać. Także zobaczycie dzisiaj sporo roboty z sufitem, zobaczycie te stelaże. Łukasz się bierze za bonding. Teraz ja w pierwszej kolejności polecę do sklepu.
Jeszcze. O, mniej więcej jest, no. Także ja lecę po bonding, jak przylecę... Pokurzę ten bajek za tej śrutu, taki żółty, żeby miał... A, nie ma, no tak, bo nie mamy w czym wymieszać. Taki ten duży kwadratowy, czy może wiadro lepiej? Mi obojętnie, może być żółty, obojętnie jaki. Nie ten, żebym sam cały pomysł. A mieszadło jest tutaj, tak? Gdzieś jest tutaj. No. Dobra. To ja lecę po bonding, zobaczymy się za chwilę w B&Q. Hej! Ej, czego ja szukam? Portfela. Już myślałem, że go zgubiłem. Idę do B&Q, słuchajcie, już jestem pod drzwiami. Mam kupić chobok i 10 worków bondingu na początek. Let's go. Znalazłem. A teraz 10 jedzie ze mną. Ej, w sumie powiem wam szczerze, siłą mnie nam pozamykali, ale mogę chociaż podźwigać te woreczki. Ale już niedługo. Trochę tam na ogrodzie działam, ale wiecie, ile można na ogrodzie zrobić. Na ogrodzie to ja mogę trawę zasiać. Chodź tu do mnie. Dobra, ładujemy. Trzeba sprawdzić najpierw, czy kąt jest dobry. Dobra. Zakładasz od razu te stare, wiesz tam? Jak w te stare, o czym mówisz? Mówię te stare od razu, już tam też wkładać, gwiazdka. W te co robiłeś? Tak. Tak? No dobrze, co mówisz o gniazdkę, żeby je porozłączać, tak? Nie, chodzi mi o te zabezpieczenie kabli, już od razu wkładam. Tak, to od razu, wszędzie. Jak już robisz, to rób wszędzie. Żeby do tego nie wracać, będzie łatwiej. I też będę wiedział od razu, ile brakuje, nie? Dobra, super. Idę do ciebie. Czekaj, bo mam kartkę. Pójdzie tam, wejdzie jeszcze gdzieś, czy nie? Ale nie musi tu wchodzić Jacek. Ale nie chodzi o to, że troszeczkę może... Ja ci powiem jeszcze coś innego. Te profile idą w tą stronę, wszystkie. Więc ogólnie ta ościeżnica jest ok, bo daje nam jakiś wyznacznik, ale nasze profile wszystkie lecą tak, w tą stronę. Czyli moglibyśmy zacząć od tego, nie? Tak, ale, naprawdę ten to jest, wie, ale... ten jest tylko po to, żebyśmy płytę mieli do czegoś przykręcić na końcu. No i płyty. No płytę, żebyśmy mieli do czego płytę przykręcić, nie? Bo nasze profile lecą ale, tutaj. Wiesz, lepiej jak się trzyma na ścianie, niż jakby się miało na suficie, to odwisać będzie, nie? No, ale czy tu musi wejść? Nie musi, nie? Także nie muszę wciskać, bo automatycznie, wiesz, rozwarstwia mi tutaj profil. Nie, to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że może kapkę za długo, bo tutaj, kurde, wiesz, ucieka, nie? A, ale w ogóle jaka ściana jest, banan, ja pierdolę. O. No to, że to przykraliśmy na te papierki pod wodą. Ona już dziś roje. Kurwa pierdolę. To taki banan jest? No. No zobacz na ten. Ja pierdzielę. No nic, no. Trzeba będzie coś podłożyć, bo w sumie co tam zwichruje? Dużo nie zwichruje, Jacek. Fałda się nie, warga się nie... Nie, dużo się nie zrobi. Nie, przymocujmy to. Idziemy. Ale mięciutkie. Rozkręcasz to? Nie, ja tak wkładam i skręcam. Chodź normalnie. Bo jak teraz jeszcze ci wpadło, to... Ale słabo. Dobra, trzeba będzie poprawić za chwilę. No czym można dołożyć, kurde, nie wiem, miejsce. Nic, takie ściany, nic z tym nie zrobimy. Ale to akurat fugę utrafiło, nie? Dobra, to zaraz się tam poprawi.
Już panie kołeczki idą. Trochę wyżej u ciebie chyba, tak? A, bo on się zagina. Aha, dobrze. No to tak, jak teraz. Proszę cię bardzo. Tutaj to będzie trzymać. Masz impact? Masz. No mam. I będzie pięknie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ja to myślę, że tu jest strasznie pusto. To tak samo. A spróbuj troszeczkę wyżej albo niżej, bo to akurat może fugę, wiesz? Ja pierdzielę, to jest jak gówno, nie? A, tu trochę lepiej jest. Dajcie spokój, te ściany to normalnie... Próchno. No. I tak dalej. Żeby tylko ten sufit mu na głowę nie spadł. Bo powie, że Polacy robili. Dobrze jest. Niech się nie wygłupia, dać to jeszcze jednego czy nie podniesie? Możesz dać, bo to coś słabo tak tam trzyma ta strona. Jakaś bardzo sucha ta strona. Dobra, próba nożyc, bo nie wiedziałem czy mam, a mam. Myślałem, że będziemy zmuszeni używać grindera, ale tną. Także nie jest źle, dobra. Narzędzie działa. Dobra, następny. Jeszcze tylko tu kawałek, tam zostawiamy. Aż ściankę przewrócimy, tam będziemy musieli dorobić i tutaj na tej ściance. I będziemy pokazywać wam jak się to wiesza ogólnie. Wkładanie do drugie, nie? Nie, nie musi być. Dobrze jest, jak się mówi, nie? No to dobrze, wiesz? Przynajmniej wiadomo, że jest. Dobra. Dobra. Jak pan chcesz. A laser chyba przydałoby się odwrócić trochę, co? Jacek, no bo tutaj ja nie widzę żadnej kreski, wiesz? Poczekaj, potrzymasz czy no, może, trzymam. Może lepiej to... Right. Laserek możemy odwrócić, pyk, pyk. Jest? Pięknie. To kurde. No i super. To zrób z tamtej strony. Na równo? Nie. A, za bardzo odwróciłem laser. To jeszcze, Jacek, musisz go trochę cofnąć, bo nie widać. Sorry. Bo u ciebie już nic nie widać. Ogólnie. I super. No i jest teraz sacy. No. To takie mam wrażenie, jakbym go opuścił trochę, wiesz? Czy też coś tak kurde? No. Sprawdzisz to? No, sprawdź. Ale... Odwróć go po prostu. Odwróć go tam w tamtą stronę. O tak. Tak, on trochę ten. Zmieniłem mu pozycję, deczko. Troszkę niżej? Chyba tak. Dobra. Dzień, ruszasz. No jest super. Dobra, lecimy z tym. I zobaczcie, dzięki temu urządzeniu mamy wszystko pięknie w linii. Zobaczcie, jak nam się ładnie sufit poczuje. Dobra, Jacek przykręca ostatni profil. Tam sobie przykręcił już sam te kawałki, a ja mogę zacząć mierzyć i przycinać te profile, które będą leciały teraz w tą stronę od do. Aby było łatwiej, zamiast miarki, która się ciągle gdzieś tam, wiecie, wygina, najlepiej wziąć po prostu laser, pyk. .352, odejmę tam kilka z 5 mm na tą różnicę grubości blachy i cacy. Także sprawdźmy to. Czyli 3 metry i 49,5 centymetra. Dobra. Nożycami? Nożycami możemy ciąć. Sprawdzimy zresztą. Nie wiem, czy będzie chyba teraz coś wystarczająco. Będzie trochę wyginało, co? Może to duchno lepiej. Zaraz zobaczymy. Będę zaginał rogi. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie ogólnie. No, trochę lipa będzie. No, zagiąłem rogi, będzie ciężko to włożyć. Trzeba będzie kombinerkami prostować, wiesz? Korzystne panie.
Jakieś kombinerki. Są tu? We wiaderku pewnie, na samochodzie. Taśmy out. Jakieś gówno się tutaj przylepiło. To jest jeden profil, jeden. Jak tam? Doszło u ciebie? No, u mnie też pięknie weszło. Jeżeli chodzi o odległość, no to musiałbym tam odsunąć u ciebie, dobra? I to mamy taki starting point. Dobra, super. Mogłoby być nawet trochę dłuższe, bo ta ściana jest trochę taka, wiesz, tu mam tak naprawdę prawie z 5 mm dłuższe mógłbym uciąć. U ciebie? Cofnięte jest do końca? Nie. No to w sumie będzie trzeba mierzyć po kolei, wiesz? Żeby było ciasno, nie? W miarę. Tak? No właśnie o to chodzi. Dobra, lecimy. I tak po kolei, słuchajcie, każdy profil trzeba włożyć, zmierzyć, przyciąć, rozmierzyć mniej więcej. My sobie ustaliliśmy co 60, bo później pójdą i tak te profile wzmacniające. To jest na razie proforma oczywiście, bo my musimy też znaleźć kąt gdzieś najlepszy i wtedy sobie to dostosujemy do pierwszej płyty i tyle. Będziemy jechać z tym. Wymiarka jest do dupy, muszę ją wyrzucić. Jest ok, tu gdzieś, tak? Super. Co wkładamy następne? Uwaga na głowę. Czekaj. Ja bym pierwszy tutaj. Dobra. Pięknie, panie. Pięknie. To by trzeba zdjąć albo, nie wiem, ominąć. Nie? Dobra, słuchajcie, trzeba pamiętać o tym, żeby składać te profile co jakiś czas, aby można było je w ogóle włożyć. Nie, musimy rozmontować lampy, ja pojadę po halogeny i wtedy będziemy mogli pokazać wam, jak się je zapina. Ten profil ogólnie wzmacnia cały sufit i go wyrównuje, także zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jedynie tam może w jednym czy w dwóch miejscach na wieszakach przyłapuje się do starego sufitu, ale to naprawdę minimalne miejsca. Lecimy. Sprawdzę, czy nie mruga. Trochę tam mruga, no. Dobra, teraz to ustawienie muszę poprawić. Dobra, czyli co? Zmieniony szater, najniższy i już tak nie mruga. Muszę jechać na wycieczkę po pchełki. Ustawiłem szater na 1.30, więc ogólnie powinno być ok. Jeżeli chodzi o te LED-owe światła, także zobaczymy, jak to będzie działało. Lecę do Tool Station, go! Muszę jechać jednak do B&Q, bo w tym Tool Station nie ma nawet śrubek, słuchajcie. Muszę kupić śrubki te do profili, takie z tymi płaskimi główkami. Mam nadzieję, że je tam mają, bo nie chcę jechać do Selco albo gdzieś do Travisa. Szkoda po prostu czasu, nie? Jesteśmy trochę ready na zapinanie tych profili, bo zaraz tam będziemy uzupełniać, więc nie chciałbym za późno zacząć wkładać tych profili. A wiesz co, może tak wymierzmy, że ten pójdzie do końca, to byśmy zaczęli tu. To i tak wiązanie zrobimy, Jacek, ja myślę, nie? Znaczy teraz właśnie jest to problem, nie? Bo... Ale można by było zaczynać tylko te, które idą w tą stronę, a te, które będziemy przesuwać, to będzie to samo. Ale przesunąć zawsze możemy. Nie? Czyli to trzeba było teraz rozplanować, bo jeżeli ten ma 3 metry i on się tu kończy, to on skończy się gdzieś tu. Ale w ogóle po to spinanie, jak jeszcze nie możemy, to nie będziemy przesuwać. Zostawić to, jak się rozbierze tą ścianę, to się tego poustawia, to spina i już. Chociaż jedną zapnę, żeby widzieli. Dobra? Także zapniemy, słuchajcie, jedną, będziecie widzieć, o co kaman. Jacek ma rację. Bo jak ścianka poleci, to dopiero sobie to poprzesuwamy już pod płyty. Ale z drugiej strony wolałbym już mieć część konstrukcji zrobionej, więc miareczka. Jest miarka? Co ja z nią zrobiłem? Miarki. A tam zostawię na podłodze. Więc ogólnie nie martwiłbym się na razie tym, Jacek, bo tu możemy zawsze połączyć. To nie jest jakaś super sprawa. Więc czekajcie, tutaj przesuwamy ten pierwszy profil.
Ja tak myślę, że tu jest koło metra. Yeah. Chodź tutaj do mnie. Tu metr będzie. Liczmy metr 10, żeby było ładnie. Coś w ten deseń, tak? Może ołówek by się przydał, by było lepiej. Jakiś środek sobie wyprowadzimy. Zaczniemy od tego. I teraz tak, ten profil sobie idzie tu. Tak. I najpierw robimy, wkładamy zapinkę. Później ten profil podchodzi dosłownie pod tą zapinkę. I coś tam tak ma kliknąć. Albo tak. To jest grane. Okej, dobra, to jest tak. I tak ma kliknąć. I w ten sposób każdy po kolei, czyli ja przesunę na 110. Pyk. I następny ogólnie, ten sam deseń. Czyli podsuwamy kliknięte, stawiamy prosto i ten profil automatycznie nam trzyma tą konstrukcję. Także zaczyna prostować nam sufit, nie? Przesunęliśmy trochę gęściej. No worries. No worries. Także zmniejszyłem odległość trochę między tymi profilami górnymi już. Czyli wyjdzie teraz tutaj 3 na tej odległości, tam 4 na tamtej odległości. Będzie super. Także już to pospinam razem, to już w ogóle będzie świetnie. Ten sufit będzie miał mniej tendencji do opadania w ogóle. Później tylko już pójdzie, jak już będziemy mieli płyty, przykręcimy gdzieś tam, wiecie, do sufitu. Ale to się wszystko okaże. Także na razie wkładamy te profile, żeby nie było za późno. Pach, 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 pach. Chyba tam wystarczy. Będę update'ował. Zobaczcie, jak to zaczyna wyglądać. Czyli poszły profile najpierw od naściennych w tą stronę. Teraz ja klipuję wszystkie, co niecały metr nad nimi. Także automatycznie zaczyna się w sufit wyrównywać, spinać w jedną całość. Oczywiście tam w kilku miejscach, dwóch, trzech miejscach podwiesimy go jeszcze, ale to jest na tyle ogólnie. Także lecimy z tym dalej. Klipsów mam 200 sztuk, także powinno wystarczyć. Zobaczymy, ile nam się tego sufitu uda podwiesić w tamtych pokojach, bo tu już mamy prawie ready. Przerwa w robocie, bo trochę mi kapie ogólnie, jeżeli chodzi o wrażliwych ludzi, to proszę na to nie patrzeć. Zawinąłem to, ale nie panuję. Na tym rozwarstwił mi się palec, wiecie? Tak przeciąłem głęboko tego palucha, że chyba nic mi nie pomoże oprócz szycia. Także uważajcie w pracy. O, ja pierdzielę. Masakra. Panie doktorze, czy pan może mi pomóc? Wniosę piłę. Dobra. Weź mnie pan mi pomoże, bo ja tu krwawię. Au, au, au. Przylepiło mi się wszystko. Może najpierw dezynfekować wodą utlenioną, nie? Ktoś wrażliwy, to proszę nie patrzeć. A dasz radę to oderwać? Ja nie wiem. Bo to jest papier, nie? Ze skórą oderwę najwyżej. Nie, tak odmoknie to puści ci. Albo połowę palca oderwę. Jak tak bym mocniej nim poruszał, to spadnie. No ja ci kurwa na ten, niech ci przyszyją. Nie, no daj, weź, zawij mi to. Nie, no nie ściągasz tego papieru. Nie pierwszy raz. Kurwa. Zobacz, jaka to rana jest, kurwa. Może to kurde, trzeba szyć. Dobra, zawij to. Nie mamy czasu na to, kurwa. A poczekaj, poczytaj to, kurwa, bo to jest taki suchy. Co to jest? Jakiś opatrunek też, weź to do ręki, poczytaj, kurde. To jakieś na zadrapania bardziej. Na zadrapania for mówisz, tak? No co, tu, stop bleeding jest. Może działa, czekaj. Bo tutaj jakby... Ale teraz na tą wodę utlenioną? Suchy opatrunek to jest. Aha. Wiesz, to zasycha, tak. To na tą wodę utlenioną?
Może wylej tak... wszystko, gorzej nie będzie jak jest. Ale pryska, ja pierdzielę. To robi taki suchy opatrunek, teraz nie? Jakbym się keczupem i musztardą wysmarował. Nie, ale teraz to by się przydało kula ten. Elegancko. Panie doktorze, pan pomoże. Papierem mi to zawiń. Jakiś blue paper. Weź coś w tym plaster to. Ma być. Na piecku raz był, na drugi raz uważał. Thank you very much. Gdzie to rozcięcie? Tutaj masz cały. Przytrzymaj tu. Alright. Ała, ała. Trochę boli. Nie mam tego bacika, kurwa, żeby... Ta woda utleniona się ten... Wpieprzyła tam teraz. Woda utleniona przecież nie piecze. Nie wiem. Otwarta rana piecze. No, to to może. Elegancko. Dziękuję ci bardzo. Nie tak, bo to ci zaraz spadnie. Tu podszym do góry. To tylko ten... Mamy taśmę. Taśmą może to po prostu zawinę. Tę gafa tej. Ale spadnie ci. Nie spadnie. Obetnij tylko... Szkoda reszty tego bandaża. A tam bandaża, szkoda, kurwa, szkoda, szkoda, nie bandaża. Dalej. Gaffa tape w Anglii do wszystkiego. A, zawiążesz, dobry, to też dobry pomysł. Uj, elegancko. Boisz się o palca? Nie, teraz się już nie boję, jestem w dobrych rękach. Tak, dobrych rękach. Thank you very much. Pacynkę ci zrobimy. Kurde. Elegancko. Będę chodził teraz. Ja bym chciał czekoladkę dostać. Jakiś prezent, jak wrócę do domu. Czekoladkę to do domu. I proszę się o mnie martwić ten. Będę. Daj ciachnę jeszcze, nie? Co? To? Całą budowę, kurde, za... Dziękuję. Za no właśnie. Dobra, ja tu posprzątam. Dzięki, Jacek. Proszę bardzo. Super. Także uważajcie w pracy, bo możecie się nawet takim profilem załatwić. Nie wiem, czy to widać. Profil nam trochę zostało. Jedynych profili, których nie mam wystarczająco, już teraz wiem, po tym największym suficie, to są te ościeżnice, tak? To się nazywa? Tak? Bo resztę mamy. Tych głównych to nawet mam chyba za dużo, z tego wynika może z 5 sztuk. Obrysówek nie mam, właśnie. Z tych, ile tu zostało? Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to liczmy, że mam na ten duży pokój, ale nie mam na łazienkę, tak? Czyli to jest z dwie sztuki tej obrysówki, czyli dużo się nie pomyliłem, Jacek. Ile masz tej obrysówki tutaj? No, to ci na łazienkę starczy, tak? To jest na jedną stronę. No, to starczy. Czyli głównie tutaj zabrakło, nie? Dobra, to super. No i też dobrze, wiecie, no nie robimy tego pokoju, no bo musimy zająć się tą belką od poniedziałku. I tyle w temacie. Pierwszy kołd mamy zrobiony tutaj też na ścianach, jak widzicie, już Łukasz kończy. Został mu tylko ten odcinek tak naprawdę. Tu wszystko poszło na jednego kołda. Ja. Możesz to działać. Także jeszcze postaramy się zrobić łazienkę tutaj. I powinno być... Ten cały brudny na gębie. Powinniśmy skończyć, jeżeli chodzi o nasz sufit. Wejdę na drabinę, to wam pokażę. Gdzie jest drabina? Ty masz moją drabinę teraz? Nie. A kto ma moją drabinę? Tam. A, no ja dawałem. Pokażę wam, jak wygląda ten sufit jeszcze przed tak naprawdę podpinaniem go i wyrównywaniem, nie? Sama ta konstrukcja już sobie ile zrobiła. A, wziąłem drabinę, bo tutaj podrabiałem. Karolina nasza się nie wyrabia z tymi cegłami. Obawiam się, że nie skończy mi tej ścianki. Zobaczcie, nie wiem ile tu będzie widać, ale prawie praktycznie nie ma załamania. O, te profile, które poszły górą, one już zrobiły robotę. Plus jeżeli pójdzie plasterboard, no to automatycznie też złapie te wszystkie sektory razem. Nie zostawimy tego tak, także bez obawy, ale pójdzie może jeden tu, może jeden tu, może tam, w trzech miejscach. Wszystko ok? Wszystko ok. Dobra, w trzech miejscach i będzie, wiecie, i sufit mamy gotowy. Także tak to wygląda, ta konstrukcja z celką. Jeżeli jeszcze nie robiliście tego, no to uważajcie na paluchy. Zresztą przy każdych profilach. I tyle. Słuchajcie, dobra, trzeba było chyba może wejść najpierw do środka,
bo ten szater jest ustawiony pod te lampy. Więc co? Sufit jest, jak widzicie, pozaciągane są bondingiem ściany, także to jest tylko na raz. Jak one sobie dosychają, wtedy będziemy mogli to obrzucić drugi raz. Mamy to światełko, muszę jeszcze raz zapalić. O, szedł pan, pana. Zapalę się. Dobra. Że mamy to poobrzucane, tu tylko dół jeszcze został. Jedna strona, ale większość tej najgrubsza rzeczy jest zrobiona. Oprócz łazienki, no bo tam jeszcze żeśmy z Jackiem robili sufit. Więc sufit mamy podciągnięty. Prosta konstrukcja, naprawdę, jak to się mówi? Karol, jak to było z tym... Prosta konstrukcja jak cepa? Co to było? Co? Jak instrukcja cepa? Tak? Jak ten traktor, słuchajcie. Dobra, nieważne. Bo i tak nie wiem, o czym mówię. Jestem zmęczony, po prostu, zwyczajnie. Także żegnam się z wami już ze środka. Pokażę wam, na zewnątrz mamy cały ten murek skończony. Czekamy na okna. Okna mają być w środę. Więc stawimy tu okno. 27 przyjeżdżają drzwi, wstawimy drzwi. I tyle w temacie, słuchajcie. Także powoli będziemy zamykać tą budę. Trzeci tydzień dobiegł końca. Dziękujemy wam bardzo za doping, za miłe słowa, za subskrypcje i w ogóle za wszystkie super komenty i nawet te nie super też są fajne, bo lubimy je czytać. A szczególnie kiedy je kasujemy. I poza tym wszystkim co? Miłego weekendu wam wszystkim życzę. Życzymy. Do zobaczenia w poniedziałek. Odpoczywajcie. I tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Hej.